Witam wszystkich, tu kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku wreszcie zaczniemy stawiać pierwsze kroki w rysowaniu linii i polilinii w AutoCADzie. Okej, najpierw zaczniemy od linii. Rysowanie linii, jak każdą czynność w AutoCADzie, można wykonać na kilka sposobów. Pierwszym, najprostszym sposobem jest po prostu kliknięcie na ikonkę linia. Na naszym interfejsie ikonka linia znajduje się na pasku narzędzi Rysuj. Przetrzymam chwileczkę, pokazuje się nam pełen opis. Tu mamy ikonkę linia. Klikam na ikonkę linia, przejeżdżam na ekran, klikam lewym przyciskiem myszy, raz, przejeżdżam myszką i powiedzmy w tym miejscu chciałbym zakończyć naszą linię. Klikam lewym przyciskiem myszy i dorysuję jeszcze jeden kawałek. Klikam ponownie lewym przyciskiem myszy. Gdy poruszę myszką, jak widać, AutoCAD chce linię rysować dalej. Jednakże chciałbym zakończyć już na tym etapie, więc wcisnę klawisz Escape. Drugim sposobem na rysowanie linią jest po prostu wybranie polecenia linia z naszego menu rozwijanego. W menu rozwijanym zakładka Rysuj, wybieramy ikonę linia. I ponownie rysujemy podobny element. I ponownie wciskam klawisz Escape, aby zakończyć rysowanie linią. Rysowanie linią można aktywować wpisując komendę linia. Wpisuję na klawiaturze komendę linia. Wciskam Enter. I jak widać w lewym dolnym rogu AutoCAD prosi o określenie pierwszego punktu. Jest to potwierdzenie, że polecenie linia zadziałało i możemy teraz zacząć rysować linię. Narysuję podobny obiekt, znowu linią. Kończę w tym momencie, ciskam klawisz Escape. Zaznaczę wszystkie obiekty. Jak widać są to wszystko linie. Czyli wychodzi na to, że wszystkie trzy obiekty są takie same. Zaznaczę te dwa górne, ponieważ są identyczne. Skasuję je wciskając klawisz Delay. I teraz użyję dla odmiany polilinii. Polilinię mamy po lewej stronie pod ikonką polilinia. Wciskam ikonkę polilinia, przejeżdżam na ekran i znowu narysuję podobny obiekt, tym razem polilinią. Oczywiście jak to było z linią, mogę rysować dalej. Jednakże chciałbym zakończyć na tym etapie, dlatego wciskam klawisz Escape. Po wciśnięciu klawisza Escape mogę przejść do dalszych czynności. Ok, kilka słów wytłumaczenia. Różnica między linią a polilinią. Generalnie polilinia jest to samo co linia, jednakże jest bardziej zaawansowanym obiektem. Można powiedzieć, jest to linia, lecz bardziej inteligentna. Dlatego polecam bardzo używanie polilinii. Można by nawet zaryzykować stwierdzeniem, żeby nie używać linii, a używać zawsze polilinii, ponieważ z każdej polilinii w każdym momencie możemy zrobić linię, a jeśli z danej linii chcielibyśmy zrobić polilinię, jest to troszeczkę bardziej skomplikowany proces. Pokażę różnicę przy zaznaczeniu obiektów. Przykładowo na górze jest to skomplikowany obiekt i chciałbym go zaznaczyć jednym kliknięciem. Po kliknięciu zaznacza się nam tylko jedna część, ponieważ cały obiekt jest złożony z dwóch oddzielnych linii. I jeśli chciałbym, powiedzmy, zaznaczyć cały obiekt, muszę ręcznie go zaznaczać. Naciskam teraz klawisz Escape. Jeśli chodzi o dolny obiekt, który jest narysowany polilinią, wystarczy, że kliknę na jedno miejsce danej polilinii i cała polilinia nam się zaznacza. I to jest podstawowy plus używania polilinii. Ok, to tyle jeśli chodzi o wstęp do rysowania linią i polilinią. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.